Analytrade pokazało wyniki lepsze od oczekiwań analityków za trzeci kwartał. Oczekiwano, że spółka na zysku operacyjnym straci 0,3 miliona złotych, natomiast w przypadku zysku netto wyniesie on 0,1 miliona złotych. Okazało się, że spółka osiągnęła wynik w wysokości 900 tysięcy złotych na poziomie zysku operacyjnego i 0,6 miliona złotych na poziomie zysku netto. Przychody spółki były zgodne z oczekiwaniami, wyniosły 52,4 miliona złotych, czyli o 16,5% lepiej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Lepszy wynik niż w zeszłym roku został osiągnięty dzięki poprawie marży zysku brutto na sprzedaży, która była aż o 4,6% lepsza niż w zeszłym roku. To, co inwestorom przede wszystkim się spodobało w tych wynikach względem pierwszej połowy roku, to obniżenie dynamiki kosztów sprzedaży. Po 9 miesiącach tego roku koszty sprzedaży wzrosły o 13,5%, natomiast w samym trzecim kwartale ten wzrost wyniósł tylko 9%, co pozwoliło spółce na znaczne oszczędności. Jeśli chodzi o czwarty kwartał, to w tym momencie nie rysuje się on najlepiej dla spółki z tego względu, że w październiku wzrost przychodów wyniósł tylko 3,5%, natomiast temperatury w listopadzie jak na razie są dosyć ciepłe, przynajmniej w pierwszej połowie listopada, co sugeruje, że nie będzie dynamicznego wzrostu sprzedaży ze względu na warunki pogodowe. Jeśli chodzi o nieco dalszą przyszłość, to w 2018 roku spółka planuje otworzyć od 1,5 do 3 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni nowej, przy czym będzie to zrobione nie dzięki głównie otwarciom nowych sklepów, lecz spółka będzie rozszerzać działalność sklepów, które już funkcjonują.